Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes. Witam was bardzo, Jezu, serdecznie wraz z Dziulą. Witam serdecznie. W naszym, uwaga, Edziandec. Jaki u? Edziandec. Cały czas gadaliśmy, a teraz Edziandec. Bo teraz jesteśmy już marką międzynarodową. Patrz, mamy hajsu, widzisz ten hajs? No widzę, właśnie stać na tym przedmiotem. Edziandec. Dobrze, to słuchaj, wiesz co, ja zrobię zaopatrzenie wszystkiego w sumie, a ty już lataj i rozkładaj. Dobrze. Dobra. Mówi pan i ma pan. Tak myślałem. Niech mi leci karton z nieba, proszę. Szef. Jeszcze co? Masz pierwsze? Ej, oszukują, one nie lecą z nieba. A skąd? Masz drugie. I czekaj, jeszcze jeden prezent ci zrobię, patrz. I masz trzecie. I zostało nam na koncie 700, ale my sobie to dołożymy, będzie super bosko git. Super bosko git, a... Peppermint. Na magazynie pełno tego wszystkiego. Czekaj, tu mamy pepperminta, tu. Lemon tea. Ale patrz, dokładam, patrz tu, patrz, bogactwo. Ej, ale wiesz co, bo ta półka, to tak nam się troszeczkę kurczy, no nie, chyba, że się, nie wiem, czy się kurczy. Może się nie kurczy jednak. Kurczy się półka, bo no przecież mu się, kurczy mu się półka. Tu jest wytrzymał. Cicho tam. Czekaj, bo ja tutaj dodaję sugar, tak? Dobrze, dodawaj sugar. Ale ta półka jest pojemna, ty, Jezu. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów. Po ile? 2, 4, 6, 8, 10. To już masz 50. Ty hit! Tych produktów to milion ci tam wlezie. No to dobrze. Widziałaś, jakie te półki są tutaj? Tamtego. O, teraz lecę z mlekiem, patrz. Czemu mamy... Co to jest? Sól na dwóch półkach. No, to trzeba poprawić, popraw. Schowaj jedną. No schowaj jedną. O, patrz, ja to zrobię, patrz. Schowam jedną. A, do kartona. Możesz chować, no babo, ty jesteś baba. No ja jestem baba, no przecież nie chłop. Ale nie wiem, czy mi się cała sól śmieci do... No i nara. Weź karton pusty. No już za późno, już dobrze, go sprzedałam. Zaraz płatki dżuma. Zaraz ci dam dżumę. Ja se poradzę już. Se opróżniłem. Jaki jesteś właśnie? No właśnie, no sobie wiecznie muszę radzić, bo Edyta, o, niedyspozycja wieczna. No przecież mam. Przecież ściągaj mam tą sól. Drze się. W takich warunkach nie da się pracować. Przestań. Kładę wypowiedzenie. Bo ci nie wypłacę. Kładę wypowiedzenie. Ja ci położę wypowiedzenie. Ja mogę ten karton, no nie mogę, jak ją teraz zrzucić, tak? Nie, jak się rzuca, tak? Jak się, Boże, jakiś czat włączyłem. Edyta! Jak to się ten... No skąd ja mogę wiedzieć, jak to się ten masz tak G. Jest? Jak się było, jak się rzuca no nie! O. Jak się rzuca karton? F, o, rzuciłem FM, dobra. FM, radio FM. RMF, FM. A jogurtów mamy już aż na to, świetnie. To czekaj, rzucę znowu FM. Co tu mam? FM rzucam. Ser mam. Ja mam co? Rice. O to, o, dużo rice, dobrze. Tego sera też wchodzi na tą półkę milion. No dobrze, to tam trzymaj oko na pulsie. Dobrze, to już mogę wyrzucić ten kartonik. Trzymaj oko na pulsie? Tak. Trzymaj oko na pulsie, babo. Jezu, nam więcej teraz przychodzi na przygotowanie niż otwarcie sklepu, ty. Tej, no. Dramatyzacjon. A tu już my już nie mamy półek, a nie, mamy. Bo ja nie chciałem dublować. Dobrze, to do góry wstawiam. O, proszę. Czego jesteś dublował? No kartonu, żeby tam, wiesz, no, takie hece robić. A to jest, jaka to jest? To jesteś ty? Nie? To też nie ty? A gdzie ty jesteś? A ty? O, tu ty, dobrze. No inne pudełko w świetle, a inne pudełko w kartonie. No to co, skąd ja, co ja jestem? Alfa i Omega? No. No przecież mnie pół... O. Edyta, ty kupuj tego Pro Maxa i już nie gadaj. Pro. No, a ja Pro Maxa, przepraszam. Tak się, wiecie, tak się, ja się tak zastanawiam, się tak łamie cały czas, ale nie wiem, nie ja wiem. Ja też, ja też. FM rzucam. Aha, ty te kartony poukładałaś, no to układaj ten dalej. Czekam jakiś serek. Serek, a jaki to serek? To ten? Nie to. Wiejski. To ten. Ten dolny teraz leci, wiesz, dolny. Jezu, tego sera wchodzi jak dla wojska, ty.
Ty no cały karton nam się... No i cały karton, widzisz tą lodówkę? Jezu! Tak. Jak autobus do Lichenia nabite. Materdy... Dobrze. Co ty gadasz dzisiaj? Nie wytrzymał. Otwieram sklep, czy ty jesteś gotowa na te? Tak. No i robię open. Już jest... Ej, kasa się zaktualizowała chyba. Jak się zaktualizowała kasa? Z czym ci się zaktualizowała? A bo... No zobacz, jak inne kolory mamy, a to od levelu jest ten. Ale czego inne kolory ty masz? No nie masz na ekranie innych kolorów? Mi się wydaje, że inne kolory były na ekranie. Zerknę sobie po tym, po odcinku do tego, zerknij na YouTubie. Se, zerknij sobie na YouTubie naszym. Znaczy no. Moim, ale nasze. Moje, co twoje, to i moje, ja już, pamiętaj. Tak, pamiętam i teraz zobaczymy, kto dzisiaj pobije rekord sprzedaży. Mów o rachuneczkach oczywiście i w razie czego dzwoń dzwonkiem. Dryń, dryń, dryń. No, bo ty nigdy nie dzwonisz tym dzwonem, a potem jest kolejka. Ale teraz mogę zamykać i będzie pięknie. Za nie ktoś pisał w komentarzu, że on takiego dzwonka nie miał. Musiałam się drzeć przez cały sklep. Widzisz? Ja też nie miałam. Też musiałam drzeć mordę. No, ale co oni robią? Co wy robicie? No, jak ja nie wiem. Musimy przesunąć moją kasę chyba bardziej tutaj. To tak zrobimy. Wydaje. Masz tam już produkty, kasuj. Jezus, ono szalał. O, ja już też mam. Ile masz? Ile zarobiłaś? 26. A ja? I karton zapłacił od razu. Pięknie. 31. No. Ja bym myślę, żeby ceny bardziej podnieść. No to zróbmy jeszcze to. Jeszcze o parę groszy może. To idź zamknij kasę i podnoś ceny w tym czasie. Żebyśmy nie byli stratni już. No nie jesteśmy stratni, bo są i tak git podniesione, ale ja bym podniosła chyba bardziej. No ogólnie. To podnieś. O kurde, nie to, nie mogę, Maciek. No potem zapomnimy, co nie mogę? Jezu, ja im tu w milionach daję, jakie żeby milionach? Mi płacili. Maciek. Po prostu miliony. Dobra, zamykam kasę. Dobrze, nie zamknę. Nie, nie wytrzymam, idź. Otworzyłem. Oj, się nie dowiedziałeś, czekaj, zaraz. Nie, drama. Nie zapłacił, złodziej był. Ja ci dam, chodź tu. Mam ją! No jak ja mam... Widziałeś? Ale już ja mam... Widziałam. Ale dostaliśmy zwrot, patrz, ona się ten... A, mam! Ja z niej trzepię ten, trzepię produkty. No tak, dawaj tak. To! Pewnie w majtach już. To nosisz, babo wredna! Już! Nie, do więzienia ją zapchnę! O Jezu, jaką kolejkę masz! Idę. Maciek, zostaw. Przepraszam, no się trochę wznieciłem. Idę do kasy, już jest. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale zauważyłeś to, czy ja ci krzyknęłam? Ty krzyknęłaś mi, ja kątem oka dopiero na koniec. Nie wytrzymałem. Taka kolejka, Jezu, ludzie, uspokójcie się troszkę. 20-10, dziękuję bardzo. Ale widziałaś tą akcję? Ty patrz tam no. Wyraźnie. 35-50, ja dziękuję ślicznie. Ja ale to było dobre. No. 6. Dziękuję. Dziękuję. O, 90. O, i dziękuję ślicznie, do widzenia. Jezu, to taka kolejka u mnie, że to... A, bo ty tam ceny zmieniasz! No przecież kazałeś zmienić ceny, wszyscy, to no zmieniam. Dobrze, dobrze. I wszyscy są u ciebie. Dobrze, już teraz wiem, o co chodzi. Widzisz. Produktów nam nie brakuje na razie? Nie, no Maciek, tyle żeśmy napchali, że... Ile, no ile, proszę cię, ile? No żeśmy dużo, złodzieja dużo. Skusili. No. No to prawda, to prawda. No widziałaś, już. O, 33,60, dziękuję ślicznie. Boże, ta kolejka się nie kończy, ja to nie skończę tej pracy dzisiaj. Pracuj, pracuj! 37,50. Dwa dla pana, bo dla pani, dla kogo? Dla pana. 12,50 reszty. Po co panu ta reszta? Trzeba było mi napiwek zostawić. Ja nie rozumiem, o co panu. Po co? 24,50 karton. No i karton nie mogę prowizji potrącić. No niestety. A tak to bym... O, 8,50 to takie słabe zakupy, proszę pana. Następne, 14,50, to aż się sklepu nie otwiera, nie po co otwierać dla państwa. No dajże spokój. Możecie mi tu nie łazić? Bardzo bym była wdzięczna. Przeszkadzacie mi w pracy. A ile już podniosłaś? No,
półki tutaj podnoszę, już kończę półki. Półki podnosisz, o? Edzia Strongmanka. Ej, ty się śmiesz, ale u siebie tak robię, wiesz? Muszę półki przerzucać niestety. Jezu, babu. No. O, 6,60. Dziękuję pięknie, ślicznie, uprzejmie i w ogóle super życzę wszystkiego. To może zostać tak jak jest. Niech se zostanie. 14,50 dla mnie. Dla pana 0, bo kartą. Ja czekam jakiś taki kosmiczny rachunek duży. Pana 0 po kartą, no nie wytrzymam, nie? No co? 20 centów, Boże, naprawdę, darował sobie pan tę resztę, już naprawdę. Ja nie mam, a może zbiera pan pieski? Zbiera pan na produkciaki? 27,30. Jezuniu. Ej, niczego nie brakuje na pewno? No nie, jogurty się kończą, ale to zaraz się dołożę. Dobrze, ja mam taką kolejkę, że ja po prostu tu ledwo zipię. Ledwo zipię. Kolejka się w ogóle nie rozkurcza. Nie de brum, jaka brum? Albo ja pewnie na pana kliknąłem, przepraszam, żadna brum. Już dziękuję ślicznie, do widzenia. Jezus, ludzie, przestańcie, wy jesteście dzisiaj strasznie natarczywi. Ile was tu dzisiaj przyszło? No jak mrówków. 26,80, do widzenia. Ale ten złodziej to był dobry. No tak, i zaburzył mi całą pracę zen i mentalną sklepu, no. Ja się rozbiłem, się rozkojarzyłem. Taka prawda. A, słuchajcie, tak, woli ścisłoli. Znowu zaczynamy wolić mnie gardło, słuchajcie. Minęły 3 tygodnie, ja już drugi raz gardło w tym roku szkolnym, nie? Jakby dzień dobry. Dobra, zrobiłam cenę. Tak? Mhm. O kurde, spadł sprzęt. Nie, to popraw go. A czy ty możesz się No przecież mnie zaraz O, leż tu. Ty już leż i się nie odzywaj, leż! Jogurty. Jezus malusieki. Dołóż jogurty, podniosłaś ceny mocno? No, troszkę podniosłam. No to ciekawe, czy ja już kasuję po nowych, czy po starych? No po nowych, co po starych? Bo nie, ta kolejka już była, jak były nowe, czy jeszcze były stare, bo to wiesz, tego nie wiesz. A to mnie nie interesuje, niech płacą nowe. Nie no, nie płacą te, które wzięli z półki. No to na półce zobacz, ja nie widzę tam innej ceny. 33,70. 41,10. Ta, otworzyła kasę od razu, patrzcie jakie łowy ma. Co za łeb. Jezu, chciałam oszukać o 8 groszy. No wiadomo. O, ale widzisz, patrz, porozchodzili się. Ten Jakub ma miotłę tam przy tym. Gdzie? U mnie tak, u mnie miotła leży i będzie leżeć. 23,50, dziękuję, do widzenia, nara. Nara. A ciekawe, czy będziemy teraz więcej zarabiać troszeczkę. 38,80. No, 24. No to będziemy więcej zarabiać, skoro ja już mam no takie te. No to ty te. Masz, a ja nie mam. No bo może masz jeszcze po tych starych cenach faktycznie. No, 17,30. Tak no to ja już mam 17,50 już. O, 28,60. Fajnie. Znaczy wiesz, nie żebym zazdrościł, nie? No powiedz, złodzieja, ciesz 35,70. No czyli, no to widzisz. Ja mam 33,70. Czyli ja na razie wygrywam, 41 miałam. No to ty same 40 tam lecisz, ty. Nie, no teraz nie, wcześniej mówię o tym. No 21,60, no wiesz co, skandal. Prawda, ja nie 20. wiem, ty... Ludzie nie potrafią zakupów robić, naprawdę. No ja jak do kasy idę, to mam zawsze ponad 100, no i co? Ja też, no, no. Ale to jest przerażające, Maciek. Nie wiem, czy to tak dobrze. Ale ja kupuję same potrzebne produkty. Ja też. No nie, no ty u ciebie to wiem jak jest. Przypadkowo iPhone Pro. No. To ja tak przecież kupiłem, nie? Ja nie wiem jak to było, w 2017, jak był ten, jak wchodziły te... Te X-y, nie? Pojechałem do Częstochowy, bo tam wtedy to już było po studiach, ale jakoś, nie wiem. Wszedłem do iSpotu i mówię, tylko zerknę. No, wyszedłem z torbą. Z iPhone'em. Tylko zerknę. No, ja też tylko zerkam. Codziennie. Dobrze, no tak. Ty, a czemu nie ma? A mamy półkę wolną no, jedną. No tak. Dobra. Myślałam, że to złodziej biegnie, a ty tak... I haven't found this. Vanilla jogurt! Ty, vanilla jogurt brakuje!
No to wzięli, wykupili, ja dopiero dokładałam. Który to już jest vanilla jogurt? To jest ten zielony. Już dokładam, bo to już, jak ja nie wiem, szarpią, to ja nie wiem jak. Jakby to miał być ostatni jogurt na świecie, na planecie. Planeta Ziemia. Planeta Ziemia. Mother Nature. 25-10. Nie wytrzymam. Patrz, jak się odbiliśmy od dna. Nawet jesteśmy lepiej niż mieliśmy na początku dzisiaj odcinka, nie? Chyba podobnie jesteśmy, wiesz? Podobnie? O, 34,50. Podobnie, ale myślę, że przekroczymy dzisiaj niż więcej. Na pewno, mieliśmy. Jest 18 dopiero, a już mamy tyle pieniędzy. No, widzisz, a mieliśmy 700. Boże, te twoje ceny. W ogóle to chciałem powiedzieć, że ta złodziejka to była baba. Sugerujesz coś? Nie, nie, no, bo mówię, że to pierwsza złodziejka to była baba. No tak. 37. Jezu, ja 370 wpisałem. Chciałem, patrz, jaką przebitkę chciałem zrobić. Nie wytrzyma mnie. 14,10. Tak, już mamy więcej, już mamy 2,300, to już na pewno jest więcej. No tak, to tak, bo było 2,100 coś na początku. 3,70. Czekaj, zobaczę, czy niczego nie brakuje. Różowe jogurty. Myślę, że można by było jednego dodać. Czy ja pewnie już jakąś kolejkę mam, nie? No, coś tam jest. A te różowe gdzieś tu jeszcze były. O, te były, proszę. Dodam, bo za chwilę powiedzą, nie, skończyło się. Dobra, idę do kasy, już biegnę. Patrz, nie zamknąłem kasy i kolejka, widzisz, do ciebie znowu. Ach, bez sensu. Nie dryndasz na mnie, czemu na mnie nie dzwonisz? Miałaś dzwonić. Bo ja jestem skupiona na kasie swojej, wiesz? To się musisz skupić na dwóch kasach. Jak można nie dzwonić dzwonkiem? No weź, 17, do widzenia. Na dwóch kasach. Na tym... Czekaj, co ja zrobiłam? No, to jest dobre pytanie. Na dwóch kasach i na złodziejach. 16,40. Widzisz, Maciek, dobrze, że nam się wtedy nie zapisał. No, Jezu, ale widzisz, a patrz, jak teraz jest po prostu milionerzy. Od zera do milionera. Challenge. 20,90. Tak, tak. Oczywiście, że tak. Jakby inaczej. Tak. Jakby inaczej. Jakby inaczej. 26, do widzenia. Pograłabym w Simsy. A ja nie. Ja tak. Co to było? Skup się. Penę. Bo ja nie wiem, co tam. Penę. No to penę, proszę. O, 3 dałem pierwsze. A. No tak, dobrze. Ja nie zamknąłem kasy znowu, no potargam, nie czekaj. Idę zamknąć kasę, no przecież ja nie mogę tak żyć. Skasuję tego pana i zamknę kasę. Nie mów mi nic, pozwól żyć. Coś tam. Nie chcę już być, nadszedł czas, by mówić nie. Nie. 35. 30. A zamówisz tą kasę, czy co? No nie mogę, bo już się wyłożyła z towarem baba, no to co? 36,60. Zapraszamy do kasy obok. Zamknąłem? Proszę. Masz, no. Teraz masz, rób sobie, działaj. No. Miej kolejkę, czuj się jak ja. Dobrze. O, wszystkie, cała ta pasta penne poszła. Ej, mamy 2800, Boże, my jesteśmy bogaci. Ale my i tak jeszcze, zanim kupimy kolejną licencję, ja myślę, że i tak musimy jeszcze chwilę porobić, wiesz? No, bo... Żeby, tak, żeby, bo to będzie znowu te większy ten, tak. No, żeby mieć na półki w razie czego. Tak, półki. Chociaż mamy raz, dwa, trzy półki wolne, ale... tam produktów zawsze jest po 6 w kategorii z tego, co mi się wydaje, nie? A nawet nie wiem, tak szczerze. Tak. Ej, to więzienie to czemu jest nieużywane? Ta pani się tam nada idealnie. Ej, ciekawe właśnie, po co to jest? No może w późniejszych, jak będzie, wiesz, jakaś większa przestępczość zorganizowana na przykład. Ej, nie mamy w ogóle, a nie, mamy jogurt, a kłamiesz, Andes, ale ty kłamiesz. Co ty gadasz dzisiaj, nie? Nie
nie wytrzymam. A gdzie tu jeszcze kebab? A kebab przed nami. A kebab przed nami. Ty kasuj, bo patrz, masz kolejkę, się w ogóle nie wyrabiasz. Po prostu pracownik chciałaś mieć tę nagrodę dyrektora, ja ci pokażę. Odezwał się ten, który miał kolejkę do końca. Ale paczek skasowałem, paczek i sklep mógł być jeszcze otwarty, a ty już po godzinach pracujesz. Nie będzie nadgodzin, Edyta. Nie. To jesteś mało efektywna. Efektowna, zaraz ci takie efekty zrobię, że się w drzwiach nie zmieścisz. Przepraszam cię bardzo. Jak ja cię w te drzwi popchnę, to się z futrzą przebierz na drugą stronę. Nie pchaj. Co ja zrobiłam? O, ale bym wydała tej. Jeszcze ci manko w kasie zrobi, patrzcie ją. Pracownik roku. Co tam chlipiesz? Czekaj, bo wodę. Wasa, ja? Ja. No kasuj, rzesz. No przecież kasuję. Close, do widzenia. Jesteś szalony. Chodź, trzeba zakończyć dzień. No to zakończ. End of working day eight. O, day balance, 838 tylko, niby na plusie. Chociaż uważam, tylko? Że... Znaczy no, bo to wiesz, potrąciło nam przez zamówionka, nie? No. No, ale patrz, mamy już 9 level w ogóle. Czekaj, zanim zakończymy odcinek, chciałbym zobaczyć, jakie tu są produkty teraz nowe. Co no, możemy... tylko nie klikaj, bo i tak się nie zapiszą, nie? Mamy 10 punktów, żeby wydać, wiesz? Mhm, widzę. I co to jest? Aha, możemy na... pracownika zatrudnić kolejnego. Ale czy my potrzebujemy pracownika? Na pizzę to trzeba mieć lodówkę. Pamiętaj. Aha, no to, a na chleby co tu mamy? Margaryna, mąka, sok jabłkowy, oliwa z oliwek, ketchup, chleb ten krojony i pieprz. No to tutaj do margaryny chyba. Pizza barbecue fondue. Boże, szynka. Co? To jest tylko ale frozen. Mieć... to jest zamrażarka. No, zamrażarkę. To my tak chyba takie... A czekaj, gdzie się kupował te przedmioty? Supermarket? Nie. No pod tabem. Na to. Co? Pod tabem. Basic, czekaj, fridge, double... O, freezer. Freezer kosztuje 350 jakby co. Zamrażarka no, w sensie. Widzę. Ale taka malutka jest, nie? Taka malutka na razie, no bo więc... No gdzie my większą? Gdzie? Z czym my do ludzi? Dziula, weź ty... No. O, jaka kasa! Jezu! Muszę zobaczyć. Ale która kasa? No, left. To jest taka jak ja mam? No przecież to jest nasza kasa, babo, co ty? A, pod słońce ci, ty aż słońce! Pod słońce! No, pod światło inaczej wygląda niż tutaj w cieniu. Ale jaka w ogóle sześć to? Jaka kasa! Myślałam, że jest lepsza. Ej, a ta... ładna jest stojąca. Jaka stojąca? Boże, zamrażarka stojąca. Ładna. Double? Czekaj, gdzie masz, ty masz zamrażarkę? A, standing freezer, tu. No, ale ona kosztuje 1400. Nie. No, dużo. Ograniczmy na razie te. Znaczy, na razie aha, nie ten, ale... Tu możemy kupić sobie powierzchnię sklepu większą, gdybyśmy potrzebowali, a tu powiększyć magazyn. To na razie też nie potrzebujemy. Pracowników też nie potrzebujemy. No dobra. Mamy siebie, to kończymy, kochani. Tak. Lofki, kiski, buziaczki i besoski. Była Edzia. Byłam. Również byłem ja. Słyszymy się niedługo, bo za tydzień. Trzymajcie się, tak. Cześć, buzi. Pa, pa. Pa. Pa, 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 pa. Pa.